Bo problem jest taki, że tam jest rzecz. Ja nie wiem, co ona robi. Aha, ona włącza to. Aha, no bo to mi dobrze, przepraszam. Siemano, cześć, witam, kolejny odcinek z Geometrii Dasha i co tym razem widzimy przed sobą? To co widzimy, to jest lista. Lista map, listy map w Geometrii Dashu można tworzyć, stworzył ją dla mnie Alesion. Taką listę map spróbujemy sobie dzisiaj zagrać i przejść chyba nie bardzo, bo z tego co mi zdążył przekazać czat na Discordzie, te ostatnie mapy, Collector, Metal Hollows i 22 Trials of Pain, to są rzeczy, które raczej z moim setem skilli, jak to ładnie napisali, nie uda się ukończyć, ale spróbujemy. Zobaczymy, jak daleko uda się dojść. Na razie Apis i Jumpman. Let's go. Mapa pierwsza. Apis. Pobierzmy sobie ładnie asety. Ja tej mapy oczywiście nie znam. Jest to coś, co zostało mi podsunięte, więc wszystko będzie ogarniane od zera. Dobra, Apis, let's go. BT. W, Meg. Nie, 4-3 nie chcę. Aha, ten typ levela. Skok tutaj coś robi, tak jak robił we Flipperze, gdzie przełączały się platformy i w... Nie. Była jedna taka mapa, gdzie sterowanie prawo-lewo zmieniało położenie platform. Whee! Okej, trzeba wyskoczyć już po tym, jak spadnę z platformy. To jest coś, czego się nauczyłem dopiero w jednej z ostatnich map. Co? Aha, dobra, kumam. Ej, te pierwsze poziomy, pierwsze ekrany bardzo dobrze uczą mechaniki. Hold right when jumping. Dobrze uczą mechaniki tej gry. Zobaczymy, czy... Na dłuższą metę tak będzie. Okej. Okay. Tak. Zgniecie mnie. A nie, jak tu stanąłem, to mnie nie zgniotło. Git. Jump. Jump. Dobra, jest git. Co? Good luck. Ale że co? Fajna muza, ale taka żywa. Przyda mi się to, bo jestem przyśnięty trochę. Nie wiem, czy kawy zaraz nie zrobię. Bo nie wiem, czy ja zagram jakiegoś Insane Demona, a tym bardziej część mapy Metzia. Bez dawki kofeiny. O kurde, to będzie ciężkie. Dobra, przeskoczenie tutaj nie jest problem. Przeskoczenie tu też. Tu też. Ale co dalej? Kurde. Nie mam za bardzo pomysłu na to, szczerze powiem. O Jezu, no. Prosta sprawa. No, co jest? Już tu doskakiwałem. A, no dobra, dwa razy po prostu. Spoko, racja. Ale co dalej? Po Pawciu przeszedł. No. Aha, no w sumie... Zawsze jedyne, czego nie zakładam, to jest zrobienie czegoś szybko. To jest coś, o czym zawsze zapominam, że jest w ogóle opcją. Kurde, za wolno. O! Tego się nie spodziewałem. Jak przytrzymam przycisk, to on cały czas skacze, ale nie aktywuje już po raz kolejny tych platform. Nie zauważyłem tego wcześniej, słuchajcie. Aha. Nie wiem, czy to nie jest błąd. Tak coś czuję. Yeah, udało się. Dobra, skumałem przynajmniej, co mam tutaj robić. Jest dobrze. Chętnie, naprawdę spoko mogę to zrobić, tylko że jeśli mam to cenić, to muszę je zobaczyć. Rozumiem, że mam potem wyszukać cię jako osoby na Geometrii Dashu, tak? O Jezus,
Jak ja to lubię. O! Podrzuciło mnie, great. Pierwszy raz musiałem bufować rumecję. O, bufować! Znaczy, rozumiem, że ci bardzo zależy na tym, żeby był... Jaki? Zbalansowany. Free coin. Ten free coin to taki trochę... Nie wiem, czy on jest free. Jak tam zejdę, to umrę. To jest taki wredny coin. Ja nie dam rady go złapać. To nie jest dobry coin. Dobra, let's go. A mam w sumie... Devil's contract. You get a coin, but you cannot die for the rest of the level. Co? No. No, thank you. No, thank you. Nie ma szans. Ale to było śmieszne, fajny troll, podoba mi się. To ostatnie rumy, nie bufaj te kuby. Dobra. Dobra. A to podrzuca. Okej. Okay. Dobra. I get it. Zastanawiałem się, jak mocno mnie to podrzuci. To już wiem. Dobra. Jump. Jednym ciągiem? Nie, nie jednym ciągiem, na szczęście. Dobra. Wszystko już wiem. Chyba. Czy nie wiem, do którego stopnia to wszystko już wiem. No i dobra, no i łatwo, ej. W sensie, ja cały czas mam wrażenie, że to będzie trudniejsze niż finalnie jest. Może niepotrzebnie się aż tak przejmuję, powinienem się bardziej... No, na żywioł dać, ponieść się. Chyba nie tak. Powinienem wskoczyć na to rzeczywiście i... O. Sprytne! Sprytne, fajne, podobało mi się. Jump. Jump. Jezus, chyba nie tak miałem to zrobić, ale zrobiłem. I zadziałało. Nice. Nice. No tak, to ma dużo sensu. Teraz klucz zdobyłem. I teraz tutaj już nie ma... Okej. Okay. No dobra, okej. Okay. Udało się. To mnie wybije, co? No i git. O, czy to już koniec? Dzięki, Rogorzaka, po prostu... Widzisz, co? To jeszcze... To nie koniec, nie koniec. Chciałem powiedzieć, ale... zawsze na początku streama mam taki problem, że jeszcze, nie wiem, jakaś ciemność mi łapie i nie kumam jakiejś rzeczy. Okej. Okay. To ma sens. Rozumiem, że ten pokój to jest jedno wielkie podsumowanie tej mapy, a co za tym idzie, będzie dość wymagający różnych skilli. Dobra. Czytanie tego czatu ostatnio. Muszę nad tym popracować, sorry. Take a break. Okej, okay, thank you. O, Rokoszaka, dzięki bardzo za follow. Tak szczerze. To muszę ci podziękować podwójnie, bo zgodnie z zasadami Twitcha, bo wy widzicie, jakbym miał 51 obserwujących, ja do tej pory widziałem 49, jesteś 50. Równo 50 follower i prawdopodobnie follower, który udostępni mi możliwość odpalenia sobie przywilei towarzysza. Także dzięki. Strzelam, że się muszę tu zatrzymać. Dobra, co dalej? Czerwona platforma, tak? Wstawiam.
Oho, to jest ciekawe, dobra. Okej. I teraz tak, muszę się wybić tam. Dobra, udało się. To mnie wybije bezpiecznie w górę. Nie wybiło mnie bezpiecznie w górę. No myślałem, że jestem wystarczająco w lewo. No Jezu, całą tę drogę jeszcze raz. Dobra. O, dobra. Jestem bezpieczny. Tu jest Soul Blade. Dzięki. Dzięki za info, słuchajcie. Okej. Muszę naskoczyć na to. Teraz się wybić. Dobra, jest. Dedykację oczywiście czytam, jako że też udostępniam gdzieś tam tą mapę. Także proszę bardzo, konik zbieramy, kończymy mapę. Fajna zabawa, ja lubię takie rzeczy. Wspominałem to już przy okazji grania w ten level, gdzie flipowały, nie pamiętam kurczę jak to się nazywało, Flip Swap Factory chyba, czy jakoś tak. Gdzie to jest napisane na podstawowym sterowaniu, bez dodawania tych przycisków, które są niezbindowane w tej grze. Tworzymy mechanikę, którą możemy się bawić i robić z nią bardzo dużo. To wymaga ogromnej takiej kreatywności jakiejś, więc... Matko, nie mogę się wypowiedzieć, więc... naprawdę mi to imponuje, że ktoś jest w stanie wymyślić takie rzeczy. Także to jak najbardziej na plus. Bardzo mi się podobała ta mapka, bo przypomniała mi te pierwsze, w które graliśmy, które tak bardzo doceniałem. Dobra, Apis poszedł bardzo sprawnie. Druga mapa z listy, która na szczęście też jest demonem niskiego sortu, zdaje się easy. Jumpman. Jumpman w ogóle jako nazwa kojarzy mi się z Mario, jako że zdaje się on był określany Jumpmanem, więc jestem ciekaw, czy będzie to mapa nawiązująca, czy jest to po prostu nazwa na zasadzie ucz się skakać. Jumpman by Lib. Spokojnie, chciałem sobie pogadać i kliknąć w dobrym momencie, ale możecie dołączać spokojnie. Witaj na streamie Leaderboard Team. No, patrzyłem na złą kostkę. Fajnie ten taki błękitny kolor, ale to dlatego, że on jest taki elektryczny? W sensie taki... Nie wiem jak to nazwać. Elektryczność raczej kojarzy się z kolorem żółtym, ale gdyby kojarzyła się z niebieskim, to kojarzyłaby się właśnie z takim. A co to jest? Nie powinienem był tego łapać. Dobra. Wcisnąłem coś. Coś wcisnąłem. Aha. Dobra, widzę co się dzieje. Okej. W ogóle nie mam głowy, jak widzicie. Masakra jakaś. Mario Jumpman ma... Mario, Jumpman, Mario. No. Powinien być prosty przeden, prosty level. No. Nice. O, jakoś tak nie mogłem się wstrzelić. Tam jest kolejny grzybek, którego już nie mogę nie złapać chyba. No, dlaczego nas jest tu tak dużo? Gubię się. Mój wzrok się gubi. Okej, zmniejszony. Aha, ten grzybek był, żeby zobaczyć. Okej. To jest na stałe, rozumiem. Zaraz mi powiększy grzybek? Nie. Umrę. Okej, myślałem, że może mnie powiększy. No, my bad. Dobra. Tak. A nie, teraz muszę tędy iść. Tędy. I tu. I tu. A co to robi? Teleportuje? Tak, dobra, jestem tu. Siema, papawciu. A ty, Metsu, czemu jesteś duży tu? Jakim cudem ty się tu znalazłeś? Co ty zrobiłeś? Metsu, co ty zrobiłeś?
ile osób, co jest, no. No, to prawda. Na globie jeszcze tyle nie mieliśmy chyba. Bardzo dużo. Nie polecam chyba parada. Tylko w GD. Po poprawciu uczy i bawi. O! Zapis! Zapis! Dobra, bo bym zginął jak głupek. Znowu. Dobra. To jest prąd jeszcze jakiś. Złapałem prąd. Mam pieruna. I co teraz? O fuck. Bo problem jest taki, że tam jest rzecz. Ja nie wiem, co ona robi. Aha, ona włącza to. Aha. No bo to mi to przepraszam. Dobrze, tak. Dobra, okej. Okay. Jakoś za wolno myślę. Muszę szybciej myśleć. Da się jakoś szybciej myśleć? Ktoś ma jakąś miksturę na szybsze myślenie? Messi już zrezygnował. Postać mi się zaczęła ślizgać. Ona się wcześniej tak nie ślizgała chyba. Dziwne. Może miałem jakąś zwiechę po prostu. Oj, fuck. Wcisnąłem, za długo wcisnąłem. Dobra. Okej. No i git. No. Okej. Tutaj muszę zrobić, rozumiem, vibrato. Żeby wskoczyć tu. Aha! Aha! Tu powinienem doskoczyć. Aha, żeby złapać to. To ma sens. Dobra. God damn it. Nie jestem dobry w domyślaniu się, jak widzicie. Dobra, teraz potrzebuję, no, tak. No, dobra, mam to. To mi odwróci sterowanie. O, dobra, jestem piętro wyżej. Nie wiem dlaczego, ale strasznie się męczę. Ta muzyka coraz bardziej elektryzująca, fajnie. Strasznie się męczę umysłowo przy tym poziomie. Nie wiem czemu. Tam masz? Jak ja mam się tam niby dostać tak szybko? O, pff. Myślałem jednocześnie próbując skakać. To nie jest dobry pomysł, słuchajcie. O nie. Mhm. I tu muszę doskoczyć, git. Już wszystko wiem. Kurde. Wszystko wiem. No ale... No teraz będę miał problem, żeby zrobić prosty skok. God damn it! No czemu ja teraz tak psuję taki skok? Przecież to było proste do zrobienia. No, widzicie to? Czemu ja to psuję? No. Dobra, tak łatwiej. Trzeba to zrobić za pierwszym, a nie za trzecim. Jestem jak przerażony pudelek po prostu. Prosty level. Ale jeden z takich, który właśnie pokazuje, jak bardzo tutaj stres psuje wygrywanie. Bo tutaj trzeba zasuwać. I to nie jest wcale trudne. No, si. Co się wydarzyło? Ej, co się teraz? Gdzie mam dotrzeć? Po co? Ja bo nie wiem. Znowu się zgubiłem w planszy. Nienawidzę się gubić w tej grze.
Dobra, muszę wyjść tamtędy, a żeby wyjść tamtędy, to muszę dotrzeć tam... Aha, bo ja muszę dotrzeć tam drugi raz, żeby być duży, tak? Nie. Bo to jest jedna opcja, albo mogę skoczyć tu w lewo, albo w prawo. Potem muszę iść tam, wcisnąć na pewno zielony. Dobra. Na pewno muszę wcisnąć zielony. Ja mogę zmienić grawitację, ale po co? Żeby być odwrotnie, ale jak będę odwrotnie, to umrę. Nie mam po co zmieniać grawitacji. Nice. Czy grzybek niebieski pojawił się jeszcze raz? Nie. No. Dobra, czyli rozkminione. Playtesters. Special help. No to GG, słuchajcie. Dłużej mi zajęło myślenie niż samo robienie tych rzeczy, serio. Dobra, Jumpman by Lib. Ewidentnie nie było to Mario, chociaż były tam grzybki, więc może w jakiś sposób nawiązanie. Były tam grzybki, które mnie zwiększały i zmniejszały. To w sumie może faktycznie jakieś nawiązanie. W każdym razie mapa całkiem przyjemna. Wymagała dużo myślenia o tym, gdzie iść. Czego nie lubię za bardzo w Geometry Dashu, bo często naprawdę powoduje to u mnie okropny ból głowy, który owocuje tym, że koniec końców i tak to jest proste do zrobienia, tylko trudniej jest wymyślić, co właściwie mam zrobić. Ja wiem, że dla was to pewnie jest proste, ja niestety z jakiegoś powodu zawsze mam z tym problem. Nie rozumiem dlaczego, ale jednak Geometry Dasha i te mapy platformowe gram bardziej dlatego, żeby mieć akcję, aniżeli używać mózgu. Więc jeśli nie są to zagadki logiczne oparte o jakąś nową mechanikę, to przeważnie mnie to męczy. Trochę mnie to męczyło, nie powiem, że nie, ale cieszę się, że mapę ukończyłem bez jakiejś szczególnej pomocy czatu. Dzięki za GGsy, dzięki bardzo twórco Lib za mapę.